No wiesz, gdyby każdego dnia ugrywać, właśnie zbierać te trzy kontenery, co takie łatwe nie jest, bo to by trzeba było dużo grać, Sporo to jednak grać, sporo jest jednak. gry. Dwa kontenery przy tym, jak masz na przykład trochę kamuflaży, którzy ci dają więcej expa i tych. I flag to jest w miarę krótko do zrobienia i to jest jak najbardziej osiągalne. Trzy to już jest długo. No to tak, powiem ci szczerze, że chyba szybciej, gdybym tak na przykład dwa kontenery dziennie zbierał, to chyba szybciej byłbym w stanie przy pomocy węgla zdobyć Musashi, niźli przy pomocy Free Expa. Tego nie wiem, ale widzę, że są dwa lotniska. No psia widzę. Jego mać. Ale to akurat mi się podoba. Dlaczego? Nie. Dlatego, że węglem będę zbierał na Musashi. Nie wiem, czy kiedykolwiek nazbieram, może zanim nazbieram, to już mi go usuną z gry. Ale węglem będę zbierał na Musashi, a Free Expa będę na Nelsona zbierał. Mogę to zdywersyfikować. Dywersyfikować. Zdywersyfikować. Fiki, niki, płynę w stronę. Chyba bo to te. Są ryki, tyki, tyki, polityki, tyki, tyki. Zenuś, płynę w stronę C, bo jedną niszczarkę mamy bliżej A, więc ja popłynę na drugą. Na C, tak? No, ja popłynę na Dobra, C. Dobra, to ja też na C. Niczym C, co się... Boj, naczynamy. Nie wiem, czy kojarzysz tą piosenkę. Ryki, tyki, polityki. Nie. Nie kojarzysz tego? Nie. Co Tusk w garniaku wystąpił i tak, wiesz, kręci takie młynki rękami. Kurczaki i ziemniaki, kurczaki i ziemniaki, kurczaki i ziemniaki, kurczaki i ziemniaki. Ja nie wiem, jakie wy tam rzeczy oglądacie w pracy, ale ja nie znam. No klasyk YouTube'a, tak samo jak parabole tańczą, 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 parabole. No jak ty takich rzeczy możesz nie znać, to ja nie wiem. Ja wiem, że będąc urzędnikiem państwowym trzeba jakoś czas w robocie zapisać. A to byś się pomylił, dlatego że jak jeszcze właśnie byłem w tej typowej państwówce, to no nie było zbyt wiele czasu, a teraz mam jeszcze mniej. Teraz to prędzej jest mi bliżej do biegania w dniówce niż do opierdzielania się. Rozumiem. Niestety. Wyoming. Orion wyspotowany. Ale to za daleko dla mnie. Okej, na razie tak tylko tu staram się coś podświecić i płynę do C. Zaraz będę wpływał do C. Dobrze. Grzesiu, za chwilę wpływam do C. Dobrze, cieszę się. Już bardzo blisko i wpływam do C. Dobrze, dobrze. Ja się boję tego, że wszystkie ich pancerniki płyną na drugą flankę. Płynąłem, bo tak to wygląda póki co. Że cała ich drużyna właśnie Diu, tam. Diu, turą, daugaj, turą, mam spota. Co się dzieje? Co ty do mnie, godosz? Hilfe! Samoloty lecą, Grzesio! Co ty fanzolisz? Fanzole ze samoloty lecą! Czekaj, spróbuję... Spierdalać! W tego ziomka! Ziomek Stonek, zaraz zobaczymy, czy co to wleci. Co to będzie? O kurde, to tak wolno płynie. A taki się szybki wydawał na dystans, no. Ja go obrysowało chamsko. Ty, jakoś się te samoloty po prostu lubią. Ja tak patrzę, no. Czujesz. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie kur. Cze. Lubią cię te samoloty. Tak, źle popłynąłem. Większość drużyny wroga jest na drugiej flance. Do chrzanu. Do chrzanu. Czy ktoś będzie w stanie strzelać w tą V70 i cztery okręty? Nikt nie... No to teraz ci nie poszczelą, bo się ukrył. Czemu ja mówię po japońsku? Oj, wpłynąłem w ciebie. Aaaa, sorry. I tak dobrze, że torpek twoich nie przyjąłem, bo też mogło tak być. O! O, o zgniknęła. Ale miło. Oh. O! 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 Chciałem dobić tego.
tego. Nie mam szczęścia do grania niszczycielami dzisiaj, kuźwa. Tak, to ty lodniskowcami prawie nikt nie gra, to na Gorę 2. Ajej, niechcący naprawiarkę włączyłem, szkoda. Zmarnotrawiona. Uuu, ale tamtego to chyba teraz spalę, tam mi się coś wydaje. Wydaje mi się, że gościu nie ma naprawiarki. Chyba go spalę. Musimy C przejąć. Oj, płoń, dziecino. Leć, już. Śmierć! Dobra. Pocieszę cię, ich lotnictwo leci teraz na mnie. Wal w tego V-170. Tak. On musi umrzeć. Postaram się, tylko on prawdopodobnie do mnie torpki wysłał, więc też muszę uważać na nie. Kurde, ciężko będzie takiego gnojka trafić, bo to wiesz, manewruję. Staraj się. No tak, posiałem te pociski wszędzie jak się tylko dało, wszystko go ominęło. Aha, torpki. Dobra, ominę. O, ile samolotów, ja nie mam żadnych naprawiarek, o kurde. Chyba długo nie pożyję. Pierwsze torpki mnie ominęły. Czy drugie są? Chyba nie. Chyba drugi. Nie, ja się muszę wycofać, bo nasze pancerniki stoją z tyłu jak te ciećwierze za przeproszeniem. A ja tutaj wszystko przyjmuję. A czemu to tak ma być? Oni to walą, przy krawędzi mapy płyną, to ja to też będę. Mnie zaraz wykończy ten Brytol tutaj jak nic. W dupie to mam. Nic te drużyny nie potrafią stankować. Postaram się w tą. Co to jest? Akastę trafić. Byłoby miło. Ale to i tak jej nie wykończę tu. Nie ma mowy. Coś tam. O, za niego wleci. Dlatego nie lubię bitew, jak jest dużo takich srodków, bo w niej jest ciężko trafić pancernikiem. Jest ten, V-70. Na razie się wycofuję. Dobra, teraz będę naginał na wroga. Naginam sandała. Że głowa mała, trafiłem ich. Aha, za zero, ich lotnisko jest, no szkoda trochę. Dobra, wpływam do tego kapa. Dobra, ja tutaj też powolutku zawracam za tobą. Tylko zanim zawrócę. Wypłynęła ta ich niszczarka, musimy przejąć tego kapa. No, zawracam cały czas. Odepchnęliśmy ich od kapu. To my jest wszystkie plus. Kapy w ogóle kapujemy w tym no momencie, albo mamy. Mówię, to jest plus. To jest plus. To jest plus. To jest plus, John. Optaj to. Co to? No kurde, i znowu ich. Ach, jak mnie to lotnictwo w tej bitwie męczy mnie. Dobra, przynajmniej na północy samoloty się ich pancernikami zajmą, nie tylko mną, ale tutaj to niestety te trzy eskadry płyną, znaczy lecą prosto na mnie. Niestety. Prościuteńko, jak wystrzelił, tylko na mnie. No to nie smutne. Na ciebie lecą, a te do góry poleciały. Rzeczywiście, może mnie ominą, dobrze. V-70 jest. Oriona podpalam. Tak, ominęły mnie, bardzo miło. Wreszcie coś nie do mnie. Postarałbym się skupić na ich lotniskowcu, dlatego że jakby się go udało wyeliminować z bitwy, to było fajnie. Tylko czy się uda? Powinno wlecieć idealnie w niego. O, wleciało. Ale pożaru nie ma. Już ma. Lotniskowiec wroga ma zepsuty ster jak coś. No kapujemy. O, dobra, zaraz kapujemy. Pięknie. Punkciory będą. Jeszcze drugi lotniskowiec się pokazał, który stoi, co ciekawe, stanął im. O, ale ty sobie teraz nagrabisz, synek. O, jak se nagrabisz. Duduś stanął im. O nie, płynie. Gademy, czemu teraz zacząłeś płynąć? Wsiśko przeciwko mnie. Nie podoba mi się, znowu ich samoloty do mnie lecą.
Oj, 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 leco. Leco, panie, leco! Ja się dopiero rozpędzam, niedobrze. Duduś, pomóż, ratuj mnie. Chciałbym, ale nie. Duduś! No co, Duduś? Nie dudusiaj mi tu. Ominę! Ominę! Płynę na betę. O, kolejne dwie eskadry, no bo mało było. Ale jedna na wyglądzie zostało załatwione. Ale to już mnie to... za dużo torped, to już wszystkiego nie ominę. Nie ma mowy. Bokiem mnie zaskoczyli totalnie. No kurde, no ile można samolotów? No błagam cię, przez całą tą bitwę mnie tylko te samoloty zasrane męczyły. Całą bitwę. Trzy chwyce. Słyszałem. Daj spokój. No tak się gra z dwoma lotniskowcami. Niestety. I tak mogło być gorzej. Dobra. Trafię to! Tak na pocieszenie, powiedz, że trafię. Dupa za zero, no dziękuję. Szczylom, no kurde, ja tą obronę przeciwlotniczą na tym okręcie mam chyba słabą, bo... Szczylom. Nic to... Nie wynika z tego. Ani jednego a nie, 7 samolotów zestrzelił, no dobra. Czyli coś tam jednak się dzieje z tym. Przyjąłem kapa B. No psz. Jako to kurde, czemu to nie trafia? Matko bosko kochano! Ja już nie chcę duduć samolotów, ja już dziękuję, ja już nie chcę. Dawaj, walcz. Ja już nie chcę samolotów. Nie no, dobra, został już tylko jeden lotniskowiec, to teraz dam radę. Gorzej było, jak były dwa. Więc może tak źle nie będzie, zobaczymy. Czy to wpadnie? Ma szansę wpaść. Za zero. Mam pecha do salw w tej bitwie również. Bardzo często nic nie robię wrogowi, chociaż go trafiam. O, Kynis jest bliżej, dobrze. Honotu tym Kynis. Honotu, synek, Honotu! No kurde! Świnie bez czci i wiary. Ale wygramy, Grzesiu. A co mnie to obchodzi, jak chcę wynik fajny ugrać? Ja tutaj widzę, że już nie ma mowy na to. Ile masz zrobione? 37. Ja mam 39,800. No ale ty jesteś słaby. No a ty nie lepszy. Jak ty tak mogłeś, Tutuś? Oj, teraz to mnie zraniłeś. Zraniłeś mnie na wskroś. Do ciebie teraz samoloty... Nie do ciebie. Gdzie one lecą? A, na naszego Kynisia. Dobra. Szlak, nie dążę robić za magię. Gdzie jest ten szmergiel wieprzowany? Ono tu. Gdzie jest lotnisko? Nie ma go. O, za górką. Goddammit, nie widzę go. Otwórz oczy, Grzesiu. Nie widzę go! Kajun jest! Kaj. Na ślepo trafiłem, ty! Dobry jest. Ma się tego skilla. Samo nie zrobi. No, nasze lotnictwo go wykończy. Wiesz, obliczyłem po prostu siłę Coriolisa, dodałem przez obrót planety Ziemia ruch powietrza, wziąłem poprawkę na siłę ciężkości, na oporopowrotny ruch obrotowy i jakoś tak wyszło. No, to peks. No to ładnieś tam pograł. Czasami to i ślepe, i kurze ziarno. No, żegnamy się, tak by wypadało. Moi drodzy,
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas przy zapewne kilku odcinkach z gry, jaką jest World of Warships. Mamy nadzieję, że w przyszłości również dane nam będzie sobie podywizjonować, a dla Was przygotować jakieś materiały. Pomimo naszego lamienia, liczymy na to, że miło spędziliście czas. No i cóż, widzimy się w kolejnych materiałach, zarówno na moim, jak i na Grzesiowym kanale. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcjach obu kanałów, o łapkach w górę oraz o komentarzach pod tym filmem. No to hej ludziska. Cześć. No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle Grzechu 40 i Rżne Gupa obecnie, bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że witam się z wami na środku owego materiału filmowego. Po prostu źle mi się skleiły klipy podczas renderingu, na wskutek to, z czego mogłem albo wam zaoferować materiał, który będzie miał w efekcie całokształtowo 15 minut, albo po prostu coś jeszcze dograć. Postanowiłem zrobić to drugie, bo to pierwsze raczej by nie przeszło. Zresztą też jak tak stoję w tym porcie w Nowym Jorku, muszę zauważyć, że powstały w owym tytule całkiem ciekawe efekty graficzne, których kiedyś nie było. Za czasów, kiedy ostatnio pogrywałem w WoWsa, tak naprawdę, wiecie, przysiadałem konkretnie, czyli około 4 miesiące temu, no przerwę miałem monstrualną, nie było tych filtrów. Spójrzcie, i teraz się zorientowałem, że w innych portach również to jest zauważalne. Spójrzmy choćby wspólnie na Londexdroy. W Londynie także te filtry się pojawiły, czyli swego rodzaju zadymienie, taka jakby delikatna mgła. Całkiem ciekawy efekt. Diabny herbatki wasze zdrowiem? Jest. Jest to też tutaj, kiedyś tego nie było. A zobaczmy, jak wygląda Sankt Petersburg. Sankt Peter! Aż jestem ciekaw, bo tutaj też tego kiedyś nie było. Po prostu tytuł nie dysponował tym podobnymi filtrami. Aha. Też są, zobaczcie. Budynki nikną właśnie w tej mgle. Znaczy tak, teoretycznie ma to swoje wady i zalety, albo zady i walety, dlatego że no, pozytywną reperkusją jest to, iż tytuł po prostu prezentuje się nieco bardziej realistycznie w prawdziwym świecie. Rzeczywiście, jeżeli jakieś obiekty są bardzo daleko od nas, no to już zachodzą takim delikatnym niebieskim tłem. Tutaj chodzi o przejrzystość powietrza. Natomiast również no, negatywna reperkusja jest taka, że porty zyskały troszeczkę na takiej tajemniczości, takim smutku, swego rodzaju nostalgii. Stały się nieco bardziej tajemnicze właśnie. Tak bym to określił. Czy to dobrze, czy źle. Ogólnie efekt oceniam na plus. Po prostu to się wszystko bardziej realistycznie prezentuje. No ale dobra. Myślę, że batalię pancerną rozegramy sobie moim najwyżej posadowionym tierowo okrętem, czyli USS Missouri, którego do tej pory już widzieliście w owym tytule, no na moim kanale, ale niespecjalnie często, niespecjalnie wiele zwykłem tym grywać. Wychodzę z takiego założenia jak pan Duduś, mianowicie ja będę ogrywał te tiery, czyli tiery 9, 10, kiedy tam po prostu dojdę drzewkowo. Wiecie, to jest ta przypadłość klasycznego gracza w WoCie, który obecnie teoretycznie znajduje się na tierach trzecich w drzewkach, ale kupił sobie Lwę Premium, ósmotierowo, nieprawda, posadowiony pojazd, tak więc on już tam sobie zacznie furtaczyć. Aha, czyli dychy, no było do przewidzenia niestety. Furtaczyć i powiewać, prawda, więc coś tutaj jest troszeczkę nie halo, bo teoretycznie no gościu się może troszeczkę pobawić na wyższych tierach, no ale praktyka jest taka, że on nie zna tych wyższych tierów, nie poznał ich, nie dowiedział się, jak one wyglądają, płynnie tam nie doszedł, więc nie ma bladego pojęcia, co robić, jak grać i tak dalej, jak reagować. Podobnie jest w tym tytule, to znaczy, jeżeli ja nie ogrywałem wielu bitew na tych tierach, jeżeli sam tutaj nie doszedłem tierowo, no to co ja mogę powiedzieć o takich bataliach? To jest pierwsza kwestia, natomiast druga kwestia jest również taka, no także jest ona dosyć znamienna i wartałoby tutaj zauważyć, że na wyższych tierach w owym tytule już nie gra się tak przyjemnie jak na niższych. I to bardzo wielu ludzi mi powtarza. Praktycznie każdy gracz WoWsa, z którym miałem okazję w życiu dysputować na te tematy, rzeczywiście przytakuje mi, że na dychach tak przyjemnie się nie gra. Więc moim zdaniem, bo gdyby to była kwestia tylko i wyłącznie mojej subiektywnej, prywatnej opinii, mógłbym to podpiąć właśnie pod samą subiektywność, pod to, że no akurat mnie się nie podoba, mam takie gusta, prawda? Natomiast jeżeli rzeczywiście każdy to potwierdza, to moim zdaniem tytuł powinien zostać zredefiniowany i tutaj troszeczkę poprawiony pod tymi względami. Nie wiem, jak się gra innymi okrętami, natomiast ja zwykłem ogrywać tylko pancerniki i powiem wam szczerze, bardzo mnie to mierzi, zresztą Duduś też na to zwracał uwagę. Mianowicie, o co chodzi? Po pierwsze, rzecz jasna, jednostronne bitwy, które na tych tierach zdarzają się nadal często. A po drugie, dystanse.
dystanse nie są tak miodne. Oczywiście na dychach okręty walczą na dystanse po 20, po 30 km, co jest realistyczne, bo w realnym, prawdziwym świecie tak się właśnie robiło, tak odbywały się batalie morskie, więc jakaś tam cząstka mnie też przyklaskuje i mówi, no spoko, fajnie, mamy coś realistycznego, no ale z drugiej strony jednak nie tędy droga, bo nie jest to grywalne. Teoretycznie jakoś tam grywalne jest, no ludzie w to grają, ale czy czerpią rzeczywiście dozę frajdy i dobrej zabawy? Czy mogę się tak cieszyć, jakbym walczył na dystans powiedzmy 2 albo 5 km, kiedy walę na dystans 20 km i widzę tylko kropeczkę, którą obrazuje mi wróg? Okej, to są pewnie te hentai. Muszę tą opcję wyłączyć, jakie to jest ohydne. Dobra, tak czy inaczej, czy to jest tak miodne? Czy to jest rzeczywiście tak fajne? Czy to tak cieszy? No właśnie, i tutaj już się pojawia pewna zagwozdka, bo ja bym stwierdził, że nie. Że przyjemniej się walczy nieco bliżej, będąc właśnie w stosunku do wroga. Ja nie mówię o zwarciu, no ale właśnie takie dystanse 2-5 km. A tutaj no walicie na 10, na 20, na 30, 40, no i no widzicie taką kropeczkę przez całą bitwę, od początku batalii do samego końca. A czym to jest spowodowane? Rzecz jasna nieodpowiednim zbalansowaniem tytułu. Bo tutaj można rzecz jasna domniemywać jakieś inne niestworzone rzeczy. Każdy może podać inne powody, ale prawda jest taka, że chodzi o brak balansu tytułu. Dlatego, że na niższych tierach jest tak, że pancerniki ogólnie są właśnie takimi workami z HP-kami, workami z damage'em. Tam się gra na pancernikach, a i przy okazji strzela się do pancerników, no bo właśnie one mają zapas tego hapsa, mogą tankować, mogą odbijać. Dlatego też dążą do zwarcia, podpływają do przeciwnika, a przynajmniej w co po niektórych bitwach. Podpływają do przeciwnika, starają się skrócić ten dystans, żeby po prostu ta zabawa była nieco miodniejsza, żeby łatwiej było celować, no bo ludzie wiedzą, że mają ten zapas hapsa, że mogą cokolwiek odbić, że są w stanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Na tych tierach tak nie jest. Po prostu fizycznie. Po prostu prosto z mostu. Na tych tierach tak nie jest. Tutaj pancerniki w ogóle nie dążą do zwarcia. No zobaczcie. Co to jest? Alsak. No pływa sobie tutaj, pływa. Pływa, ziomek już zakręca. Już go ciągnie do krawędzi mapy. Już się wycofał, już odwrót, już nie będzie płynął na wroga. Czy to jest coś dziwnego? Niestety nie. Na tych tierach to jest normalne. Ludzie tak po prostu grają. No ale to prosto we mnie teraz, gościu, wpływasz. Miło by było, jakbyś tak troszeczkę się od czasu do czasu zainteresował mapą na przykład. Dobra. Widzę, że on ciśnie po prostu na hama, więc ja wyhamuję. A wyhamuję, hamowie, a co? Dobra. Tak, więc pancerniki do siebie nie podpływają, nie widzą takiej konieczności, wręcz przeciwnie. Podpłynięcie do siebie oznacza, że ja stracę bezpieczeństwo. Stracę bezpieczeństwo, dlatego że jeżeli jestem bardzo daleko od wroga, to jeszcze cokolwiek mogę zrobić, jakkolwiek manewrować, może we mnie nie trafi, może się nawet na mnie nie skupi. Jeżeli jestem blisko, no to w tym momencie wróg się skupia bezpośrednio na mnie. A to owocuje śmiercią, po prostu. Na tych tierach to owocuje śmiercią, pancerniki nie są tak opancerzone jak na niższych tierach. Z tego prostego powodu, że tam rzeczywiście jesteście w stanie przyjąć salwę, nawet jeżeli obrócicie się centralnie bokiem do wroga. No bo tak też się czasem zdarza, czasem tak nawet trzeba, że nie ma innej możliwości, musicie mu tą burtę pokazać. Na niższych tierach coś takiego przeżyjecie. Na tych nie ma mowy. Nie ma mowy, bo jedną salwę jesteście w stanie od wroga przytulić za 20 tysięcy, 30 tysięcy, nawet 70 tysięcy punktów damage'u i takie salwy mi się zdarzały. Tak więc pancerniki straciły na opancerzeniu. Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no ale to jest taka historia, no bo to są ciężkie krążowniki, a nie pancerniki. Ale prawda jest taka, że za przeproszeniem gówno prawda. Dlatego, że to jak się balansuje tytuł, to jest kwestia tylko i wyłącznie chęci samych twórców. I mogli tutaj dowalić takie pancerze, żeby to coś odbijało. Nie zrobili tego, na skutek czego walczy się właśnie na taki dystans. Zobaczcie, że te drużyny w ogóle do siebie nie starają się nawet podpłynąć. To nie jest kwestia tego, że nie mogą, nawet nie próbują. Nie widzą powodu. I nie mają takiego powodu, żeby do siebie podpływać. No bo po co? Fizycznie. Po co mam się tam ryć? Oho, no to gorzej. Obrócimy się frontem. Chyba jedną zbiorę i tak. Tak, jedną zbiorę. Ale bardzo blisko ta niszczarka musi być, skoro już tutaj te torki doleciały. To nie była kwestia tego, że gdzieś tam daleko one dopłynęły, więc... Kurde, niepotrzebnie się naprawiłem. Ta niszczarka musi być bardzo blisko. Spierdaczaj, ziomek, to teraz ja akurat w niego wpłynąłem. Nie on we mnie. Ty chyba zakręcasz. No i te bitwy są takie niemrawe, no bo te okręty na taki dystans rzeczywiście ciężko jest utrafić. I to już nie jest taka doza frajdy i dobrej zabawy, jaka być powinna. Natomiast kontynuując ludziska,
Gdyby zwiększyć pancerze pancerników, gdyby sprawić, że pancerniki są się w stanie poczuć jakkolwiek bezpiecznie, że nie, że jak się zdekontuje, to nagle jedna salwa już mi nie będzie i tyle pograłem, bo to już będzie dla mnie koniec bitwy. Gdyby zrobić coś takiego, drużyny czułyby potrzebę i chęć do tego, żeby się względem siebie zbliżyć i wtedy bitwy na 10 tierach troszeczkę by zyskały, moim subiektywnym zdaniem. Możecie rzecz jasno napisać w komentarzach, jak wygląda wasza opinia. Może się ze mną nie zgadzacie, ale jeżeli tak, rozmawiam w prywatnym życiu... No, trafiłem go za 2000 na wosko. W prywatnym życiu, jeżeli rozmawiam właśnie z graczami w WoWsie, no to jeszcze mi się do tej pory nie zdarzyło, żeby ktokolwiek powiedział: nie, Grzechu, ty się mylisz, gówno prawda, w ogóle zamknij się, dzieciaku, bo nic nie wiesz o świecie. Zazwyczaj właśnie ludzie mi przytakują, mówią, że no tak, rację masz. No i tam mi się właśnie wydaje, że mam rację. Tak czy inaczej, teraz ja się troszeczkę przybliżę, bo... Ale widzicie, no... Alsak podpłynął troszeczkę bardziej ode mnie. O ciupinkę. On i tak nie podpłynął właśnie na ten dystans, powiedzmy, 5 kilometrów. I tak nie był blisko względem przeciwnika, ale troszeczkę podpłynął. I co? No i momentalnie tytuł już go, prawda, pogratulował mu, już mu podziękował. No i chłopak się nagrał, no. Tak więc nie ma powodu, dla którego te okręty miałyby się względem siebie zbliżać. To jest ten błąd. Moim zdaniem pancerniki powinny zyskać na pancerzach, bo hapeki mają, tylko co z tego, skoro te wszystkie hapeki potrafią zejść czasami nawet w sekundę. Jak wypływałem na Yamato, czasami tak bywało, że w sekundę po prostu złapałem taki damage, miałem full hapsa i nagle w sekundę już mnie nie ma, prawda? O, to mogę teraz pięknie wstrzelić. Prawdę mówiąc, powinno to wejść. Troszeczkę za niego te pociski lecą. Kurde, coś tu jednak jest. Muszę się znowu troszeczkę odsunąć. To też jest kolejna kwestia, że torpedy na tych tierach potrafią być przerażająco śmiertelne. I jeżeli też złapiecie na niższych tierach, to też jest zauważalne, ale jednak da się... No da się jakoś dalej żyć. To znaczy, jeżeli nawet chwycicie ze 3 torpedy, jesteście w stanie to przetrwać. Na tych tierach siła torped jest znacznie potężniejsza, na skutek to czego, jeżeli porządnie złapiecie, to kończycie bitwę w sekundę. Moim zdaniem powinien być większy ten próg błędów, które się wybacza. Przynajmniej na pancernikach, nie wiem jak jest na innych okrętach. Aha, dobra, już widzę. Nie wiem jak jest na innych okrętach, natomiast na pancernikach, moim subiektywnym zdaniem, tak to właśnie wygląda. No są te gnojki torpedowe, niestety. Obróć te działa, Roman. Nawet sobie radar włącza. Obróć te działa, Roman, mówię ci. Dobrze to robisz, zacnie. No, natomiast kontynuując, teraz gramy USS Missouri. W przyszłości będę więcej grywał na tych tierach, chociaż tak jak mówiłem, uważam, że ten gameplay już taki miodny nie jest. Natomiast jakie to jest paskudne. Kto w ogóle wpada na takie idiotyczne pomysły? Nie wiem, jeszcze kucysie na nim mogli zrobić, takie galopujące. Myślę, że to świetny pomysł by był. Naprawdę. Czemu nikt na to nie wpadł? Kucysi albo świnki, coś ten deseń, wiecie, takie fajne klimaty. Akurat w sam razak na bitwy morskie, nie? Bo to nie chodzi o inne gry, ale to myślę, że w bitwach morskich to w szczególności powinny się znaleźć takie rzeczy. Rzecz jasna, jest to sarkazm wielkości słonia, no ale... Taki mój mechanizm obronny, że chociaż mogę się pośmiać, prawda? Bo nic raczej na to nie poradzę. Tak czy inaczej, no teraz jestem zdekontowany. Mogłem przytulić naprawdę niemiłe buły, no ale jakoś tak udało się bez tego obejść. Gram obecnie USS Missouri, który jest rzecz jasna okrętem, który zdobyłem, zresztą po części dzięki wam, no bo wy również umożliwiliście mi tak monstrualną wymianę free expa, zwykłego expa na free, prawda, i dzięki wam, no bez was prawdopodobnie bym tego okrętu nie zdobył, tak więc bardzo serdecznie za to dziękuję. Natomiast powiem wam szczerze, że czułem przez znaczny czas... Gdzie mam? Aha... Alsak, dobra. Teraz go przepuszczę, bo znowu bym go staranował, więc zrobię mu miejsce. No, szmergielić, no, płynno. Tym ochyctwem. Przepuszczę go i zaraz skręcam za nim. O, kurde, no to dobrze, że zacząłem skręcać. Kurde, lebelung. O, te torpki całą bitwę są takim owsikiem w dupie. Zaraz zacznę skręcać za Alsakiem, bo ja nie chcę, żeby on był tam sam. Chcę za nim popłynąć, chcę być dla niego wsparciem, żeby troszeczkę mnie klepali, troszeczkę jego. Bo jeżeli tylko jego będą klepać, zaraz padnie. A tego chcę uniknąć. Tylko zanim ja się obrócę i zobaczcie, na jaki dystans się tutaj oddaje salwy, no. Teoretycznie realistyczne, ale czy miodne? Zasadne pytanie. Mam nadzieję, że te topki do mnie nie dopłyną, bo tak jakby
prosto na... Nie, my to zaraz wygramy! No kurde, serio? Zasrane punkty. Dobra, to płynę na tego wroga aż tak na hajla bajla. To już nic nie zdążę zrobić w tej bitwie. I to jest też kolejna przypadłość tych tierów, że tak się właśnie pogrywa. Niestety. Że mniej jesteście w stanie zrobić damage'u niż na przykład na ósemkach, tudzież na siódemkach, albo nawet szóstkach. Ale to wszystko się wiąże z tym samym. To jest wszystko tak naprawdę kwestia tej samej perspektywy, czyli perspektywy tego, że ludzie się boją do siebie podpływać, a w walce na tak wielkie dystanse, no to ciężej jest jakikolwiek damage zrobić. Bo nawet pancernik jest w stanie wymanewrować wasze pociski, nierzadko. Dobra, ja do ciebie jestem przodem obrócony, więc twoje pociski mi nie są straszne. O, skręcasz! No i widzicie? I to jest właśnie kwestia tego, że walcząc na taki dystans wymanewrował moją salwę. Prawdopodobnie nie zamierzenie, bo kiedy ja to strzeliłem, to on dopiero zaczął skręcać, no ale... Ale wymanewrował. I dupa jaś. Niech któryś z naszych padnie, bo nie chcę tego wygrywać już. Goddammit, na punkty wygramy. Szkoda bardzo. Szkoda bardzo. No, natomiast też wam powiem, że troszeczkę żałowałem, że jednak to Mizuri zdobyłem, dlatego że myślę, iż Musashi byłoby dla mnie lepszym wyborem, choćby właśnie z tej perspektywy, że ma nieco lepsze opancerzenie, jest w stanie więcej wytrzymać na tych tierach, więc bardziej by mi odpowiadał w mojej stylistyce rozgrywki. Ja lubię walczyć close combat, ja lubię podpływać do wroga, ja lubię po prostu, żeby coś się działo, a nie tak walczyć na 20 km. Wobec powyższego Musashi byłoby jak znalazło, tyle tylko, że... No też jest jeszcze ta druga strona medalu, prawda, że Mizuri było wykluczane z gameplayu, więc jeżeli bym Mizuri wtedy nie wybrał, no Musashi dalej mogę pod nie startować, no nie wiem czy mi się uda je zdobyć, bo to naprawdę bym się musiał nieprawdopodobnie mocno postarać, ścisnąć zwieracze i tak dalej, ale mam w ogóle taką możliwość, żeby próbować, prawda, próbować zdobyć Musashi, natomiast no Mizuri bym nie zdobył, to już jest tak naprawdę po tokach, dobra, obrócimy się zaraz na tego pana. Widzę, że tam gościu jest na niewielki dystans. Nie, z perspektywy Mizuri to już jest dawno po ptokach i to jest taki biały kruk już. Dlatego też chciałem go mieć i z tej perspektywy również nie żałuję, że zdobyłem ten okręt. Żałowałbym, gdybym go nie miał. Więc w sumie się nawet dobrze stało, że go zdobyłem. Hono, hono. Synek! Nie spojrzałem na ikonkę, faktycznie. Co wszystko mi zablokowało? Gadostwo, no ja cię pierdaczę. Wszystko, cała ta wyspa, no kurde. Ty szmerglu, ty. Wieprzowana świnio. A teraz to taka nieciekawa sytuacja dla mnie będzie, bo wypłynę pod dwa pancerniki wroga, ale może się uda z kimś na taran popłynąć, bo jeżeli tego taranu już nie zrobię, teoretycznie mam dużo hapsa, więc może nie powinienem, ale jeżeli tego taranu nie zrobię, to już raczej damage'u, no nie za... Chociaż, może nawet bym zdążył jeszcze zrobić damage, czekajcie. 18 tysięcy. Tylko że on próbuje teraz na taran ze mną płynąć. Kurde, pomocnicza! Kirim go! Stanują mnie. Pomocnicza! Nie mam pomocniczej, pomocnicza nie wali. Nie wali pomocnicza. Zbagatelizowałem sprawę, a bardzo źle zrobiłem, dlatego że ja tak naprawdę przegrałem w tym momencie całą bitwę. Nie myślałem, że tak będzie. Ja już z gruntu założyłem, że bitwa będzie przegrana, bo tak się plasowała nieciekawie. Natomiast ten gościu też wychodziłem z założenia, że nawet jeżeli będzie się starał do mnie płynąć na taran, to moja pomocnicza artyleria go wykończy. Ale ja byłem za bardzo przodem do niego ustawiony, więc ta pomocnicza się nawet nie mogła za bardzo odezwać. I w ten oto piękny sposób on mi ujął większość hapsa, a ja jemu tylko ogryzek. Więc bardzo, bardzo, bardzo źle się stało, niestety. No cóż, mea culpa. Jestem w stanie tyle powiedzieć, to zdecydowanie była moja wina. Czekaj, jak to się włączało? Jezu, jakie to paskudztwo, weź to, odejdź stąd. Jak tu kurde, słoną, o, kamerę, dobra, o, no, nie mogę, co jest? O, nie wiem czemu kamera mi się zblokowała o niewidzialną teksturę. Oj, Mizuri poszedł się pierdaczyć. No, ale właśnie ta końcowa akcja, pomimo tego, że zrobiłem głupotę i zepsułem, to ta końcowa akcja tutaj właśnie była miodna i za takimi akcjami tęsknię na tych tierach. Tego jest bardzo mało, bardzo często drużyny w ogóle do siebie przez całą bitwę nie podpływają i to nie do końca mi się podoba. A właśnie uważam, że gdyby zwiększyć bezpieczeństwo pancerników, ta praktyka by się zdecydowanie zmieniła, dlatego że pancerniki fizycznie boją się podpływać do przeciwnika. I im się w sumie nie dziwię. Kurde, my to jeszcze przegramy, no. Ale zdupcyłem. I to moja wina jest. To jest po prostu moja wina.
Chociaż, no, mamy dwie niszczarki. Prawda jest taka, że niszczarki to są akurat takie typy maszyn, że jeżeli będą ogarniać, to mogą to jeszcze spokojnie wygrać. Tylko, że no, obecnie, z całym szacunkiem, no nie wygląda to tak, jakby ogarniały, dlatego, że po prostu sobie płyną gdzieś w inną dal. Zdupcyłem to. No gościu puszcza rozproszone na taki dystans. To nie, no musisz się przybliżyć do tych wrogów. Szwagier. Samo to się nie wygra. A ten co? A ten w ogóle stoi. Nie, to już jest przegrane. Jak patrzę co oni robią to... Ci jeszcze teraz odbili kapa, więc już lecą na 3 kapy. Nam punktów w ogóle teraz nie dochodzi. Mam potwornie wielkie wyrzuty sumienia, że tak to zrobiłem. No ale cóż, mogło wyjść to zupełnie inaczej. To tak naprawdę była kwestia również pecha, dlatego że gdyby tylko moja pomocnicza artyleria się odezwała, to momentalnie bym tego gnojka wykończył i wtedy mógłbym iść na przykład na taran z North Carolina, która miała nieomal większość hapsa, no miała nieomal całe hapsy, więc to by było zdecydowanie zasadne. No gościu, naprawdę? To się nie postarałeś. Dobra, to jeszcze zobaczymy tego szmergla. No, ja mam wyrzuty sumienia, tak jak mówiłem. Tak to mogę podsumować. Szkoda, bo gdybym troszeczkę inaczej zagrał, dałoby się to wygrać. Niszczarkami nie gram raczej, więc nie powinien się wypowiadać, ale moim zdaniem gościu, jako że ma tutaj bardzo dużo wysepek na środku, to się powinien trzymać tak troszeczkę bardziej środka i zrobić taką akcję, że po prostu wypływa dosyć blisko na wroga, zaraz za wyspy. On się trzyma otwartego pola, otwartej wody. Moim zdaniem to nie jest dobra praktyka, choćby z tej prostej przyczyny, że lotnictwo go może tutaj wykryć. Natomiast również tutaj się nie ma za czym schować. Tutaj nie ma wysp, nie ma możliwości ucieczki. A puszczanie właśnie w taki sposób, na tak wielki dystans... No, odłącz mi tą kamerę znowu. Kurde, jak się to... Nie wiem. Puszczanie torpek z takiego dystansu może popłacić. No, ale raczej mało prawdopodobne, żeby popłaciło. No, bo to wrogowie mają z łatwością wymanewrować coś takiego. Chociaż ten akurat chyba wpłynie. Wow. No, to było chamstwo. To naprawdę było chamstwo. No, niewiele zbrakło. Kurde. 3 kapy. No dobra, to już jest przegrane. No, ale jeszcze pooglądamy do samego końca. Wyszło jak wyszło, czasu nie cofnę. Jak to zwykł umawiać poeta, w ogóle zobaczmy. Są jakieś miasteczka na tych wyspach. Co to w ogóle jest? Jakieś takie pałace? No też to ciekawie wygląda. O, chyba nasz puścił torpki znowu, tak jest. Tylko że znowu z monstrualnego dystansu, na taki dystans wroga nie trafi. Jeszcze jak puszcza rozproszone. To teoretycznie wiecie, macie większe szanse na to, że kogokolwiek traficie, ale w praktyce rozproszenie torped sprawia, że zmniejszacie sobie te szanse, dlatego że no, wróg ma bardzo łatwo potem te torpedy wymanewrować. Jak przerwy pomiędzy nimi są tak wielkie, to nawet pancernik by to ogarnął. A co dopiero taki zao, prawda? No ale zobaczmy. Ostatnio wymanewrował na styk, teraz też wymanewruje. Tu się coś dzieje, nasz został wykryty. Płynie bokiem do wroga, też nie najlepiej. No i ten wróg już puścił chyba pepance. Nie, jeszcze nie. No do takiego stroju tu siatu lepiej burzakami, wiadomo. Już jest pożarek. No i koniec, no i koniec. No, trudno, wyszło jak wyszło. Natomiast bitewkę dograłem, też na swój sposób była miodna. 57 tysięcy punktów damage'u. Dało się lepiej, to na pewno. Jestem w środku stawki. Tak więc mogło być również gorzej.